Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Yuken, a to siódmy odcinek z Cities Skylines, którym będziemy dzisiaj zajmowali się pierwszymi korkami, które nam się w mieście pojawiły. Celem na pewno będzie wprowadzenie komunikacji miejskiej, tak, bo mamy 23 tysiące mieszkańców, więc czas najwyższy, aby tą komunikację miejską wprowadzić. Celem będą drobne też przebudowy, żeby tych korków się pozbyć. No i właśnie, tutaj koło uniwersytetu. Zobaczmy, co my tu mamy. Akurat parking to jest pikuś i można go, myślę, że wyburzyć, a to... Nie wiem, co to za obiekt. Najpierw musimy zobaczyć, co to za obiekt. Aha, jakiś tam budynek. No trudno, trudno, trudno. Też go wyburzymy. Bo tutaj mieliśmy, no mieliśmy zrobić, kochani moi drodzy, rondo. No i już się budują gamonie jedne. Może pauza mam, tutaj by coś pomogła. Duże rondo chciałbym. Dobra, jest, udało się. Łapkę w dół dostałem od nich, no ale trudno, rondo musi tu być. To jest pierwsza rzecz, którą zdecydowanie chciałbym zrobić. Będą właśnie wprowadzane autobusy, zapoznamy się z autobusami, chociaż jak dla mnie autobusy generują korki. Ale zobaczymy, jak te autobusy tu do strefy przemysłowej puścimy. No i tutaj też jest korek, ale tu nie będziemy chyba ronda robili, moi drodzy, bo to rondo przy rondzie nam nic nie da, chociaż na pewno by. A co tu mamy za budynki? Generalnie jakieś tam są firmy. Kurczę, no ja bym tu może to rondo też zrobił. Na razie jesteśmy na spowolnionym, że tak powiem, trybie działania. To ja bym tutaj też to rondo zrobił. No i bym im na pewno puścił za chwilkę autobusy. Jeszcze jest tu jakiś taki moment newralgiczny. No może tutaj by się przydało w ogóle rondo. Bo to też jest takie, mam wrażenie... A może mniejsze rondko damy? O. Takie dziwne te ronda w porównaniu z moimi. No zaraz się wkurzę, to tutaj dam rondo. Nie, no żartuję, bo to jest akurat rondo na rondzie. Takich rzeczy robić nie będziemy, ale... Jakieś takie miejscówki, słuchajcie, w miarę widzę, że trzeba ogarnąć. Zobaczymy, czy te ronda coś tutaj nam pomogą. Co jest? Nie można. A, bo w ogóle to jest tak jakoś dziwnie, bo tu jest droga dwupasmowa, tu jest później jednopasmowa. Jakoś tak dziwnie to tutaj jest zrobione, ale dobrze. Czyli co? Czyli problem jest ta droga, tak? Czy co? Ale to też muszę, to muszę akurat na pauzie, moi drodzy, zrobić. Bo nie da się tutaj rądka cyknąć, a da się cyknąć. Nie da się. Nie nadające się... Nakładające się na siebie obiekty, ale co się na siebie nakłada? Halo? Co tu jest nieryn? Co tu, moi drodzy, jest nieryn? Ta droga. Ta jest połączona z tą. No to tam jak już była mała, no to niech będzie też mała. No i żeby nie zapomnieć, bo będzie, moi drodzy, problem, no to od razu się podłączmy do tej wody, nie? Także, żeby nie było już problemu. Chciałbym na pewno autobusy wprowadzić. Nie wiem, czy takim to wystarczy, serio? To jak to tutaj? No tak. Dobra. Na pewno chciałbym, słuchajcie, im... A tu co oni marudzą, że drogi nie ma? No jest droga, będzie droga, nie marudźcie mi tu. Da radę teraz? Da radę, okej. Także takie trzy rzeczy tutaj wstępne, ale one oczywiście nam korków nie rozwiążą. Tu z tego co widziałem też jest dosyć spory ruch. No i właśnie, moi drodzy kochani, co my tu powinniśmy zrobić? No to oczywiste, że tu będzie ruch. Na pewno autobusy wprowadzić. Tu jest bardzo duży ruch, no ale z tym za wiele nie zrobimy. Możemy jedynie drogę poszerzyć, ale to kurczę, tak jak mówię, raczej by się skończyło tym, że
Czekajcie, bo to jest droga wąska, to by się skończyło tym, że nam się widzieć. A nie. Może nie. Jakoś. Aha, tutaj jest już w wodzie, więc tu bym musiał trochę się pobawić gruntem. Okej, no to może. Tu jest jakaś wieża telekomunikacyjna, czy co to tam było? Do tych helikopterów. No to do przesunięcia, tylko te przesunięcia niestety są strasznie drogie. No tu mamy trochę, kurczę, fabryk nabudowanych i dobra, no nie wiem, będzie to tak dziwnie zrobione na razie, a to dlatego, że nie mamy pieniędzy na przenoszenie obiektów. Bo niestety, moi drodzy, przenoszenie obiektów nie należy tutaj do zbyt tanich rzeczy. W ogóle pytanie, czy nas... Dobra, play. Pytanie, czy nas w ogóle stać na autobus. 150 tysięcy kosztuje zajezdnia autobusowa, ale później, aha, dworzec autobusowy później mamy do dyspozycji. No właśnie, się zastanawiam, czy jakiś dworzec bym nie wybudował. Czy jest mi on w ogóle do szczęścia potrzebny? Może przyspieszymy czas, bo jeżeli jesteśmy na plusie, to chciałbym bardzo zarobić. Gdzie ten dworzec autobusowy miałby się w ogóle mieścić? To może tutaj w ogóle bym go najchętniej tutaj zrobił i wykupił po prostu jakiś kwadracik, moi drodzy. To może w ogóle by była najlepsza opcja. Zobaczcie, jakieś takie rzeczy związane z tym jako kontynuację, bo tutaj już nam się miejsce kończyło. To może właśnie takie rzeczy związane stricte z centrum miasta. Właśnie powinniśmy tutaj dać, no 89% niby dobra. To może tutaj właśnie takie rzeczy. Tym bardziej, że tu mamy szkołę podstawową. To gdzieś nam chyba brakowało nawet miejsca na szkołę policealną, jak dobrze pamiętam. No ale oczywiście teraz to sobie możemy pomarzyć, bo kasy nie mamy. Ale to może właśnie takie na autobusy by było dobre tutaj zrobić dworzec i wtedy one by leciały i tu, i jakoś gdzieś w dół by leciały. To by było całkiem spoko. No, ewentualnie miejscem alternatywnym mogłoby być przy rzece, ale nie chciałbym przy rzece tego robić. No i oczywiście kwestia ze statkami nas będzie bardzo interesowała. Z tego, co tam się orientowałem i patrzyłem sobie poza odcinkiem, to jeżeli wybudujemy port, to tutaj nam się takie coś odblokuje i będziemy mogli połączyć po prostu ten port ze szlakiem, że tak powiem, statków. Także to byśmy mieli tam jako tako ogarnięte. No tu jakoś nam się... No kasa musi wpłynąć. 150 tysięcy musimy mieć kasy, żeby się zająć autobusami, moi drodzy. To nie wiem, czy w ogóle nie poprowadzić jakoś bardziej prosto. Chociaż to idzie tu w dół. No nie wiem, zastanowię się jeszcze. No ale na pewno ta zajezdnia, to wszystko tu by mogłoby tutaj sobie być. Chociaż nawet i zajezdnia autobusowa, moi drodzy, na którą oczywiście chyba kasy już nie mamy, a mamy, bo 150 kosztuje zajezdnia i dla mnie to ona może sobie tutaj być. A, coś się nakłada, bo tam jakiś park czy coś jest. No to dobra, zajezdnię możemy tu cyknąć. Bo to akurat, wiecie, nic się nie zadzieje. I teraz tak, mamy przystanki, dwa rodzaje. Prosto oznaczenie przystanku. Wiata. No to myślę, że wiata ile? 400. No to powiedzmy, że nie jest to jakoś tam dużo. Komfort 40 daje. No to wiadomo, że damy wiatę. A co tu jeszcze jest dostępne później? Do planowania linii, czyli pewnie trzeba to wybudować. Postój. Aha, taksówki, okej. Znaczy wiecie co, no, nie wiem, czy my potrzebujemy na tym etapie po prostu dworzec autobusowy. Umożliwia wysyłanie zajezdni elektrycznych autobusów. Kurczę, kuszące to jest. Na razie nie będziemy rozbudowywali. Kurczę, kuszące, bo nie będziemy mieli zanieczyszczeń. Wiecie co, jakby załóżmy, że tu chcemy zrobić dworzec autobusowy, tak? No to przecież my możemy go sobie w tej chwili jakby sami kompletnie, myślę, że wybudować.
Tylko muszę zobaczyć, gdzie to jest. Co to w ogóle są tutaj za narzędzia? Tutaj są jakieś drogi. Aha, zwykły chodnik. O, zapory jakieś. W ogóle co to jest? Jestem ciekaw, moi drodzy. Da się to jakoś budować? Jak to się buduje? Dziwne. No bo parkingi to wiemy, znamy i jakby najbardziej spoko. Patrzę, czy mamy drogę jakąś autobusową, bo chciałbym tutaj tylko do autobusów zrobić drogę, ale nie widzę. Nie wiem dlaczego, moi drodzy. Może. A, bo to tutaj jest dostępne. Okej. Okay. Zobaczcie, chodzi mi o to, że zamiast na przykład może robić zajezdnia taksówek, może też warto zrobić. Niech mają taksówki. Natomiast zobaczcie, jest taka. Bo możemy zrobić. Peron. Kurczę, nie wiem, czy chcemy, bo zobaczcie, według mnie moglibyśmy tu sobie zrobić taki na razie mini dworzec. Chodzi o kasę. Oczywiście tu chodzi o kasę, nie? O nic innego jak o kasę. I założymy, że to będzie ten nasz taki, wiecie, zawsze punkt początkowy tego wszystkiego. Ale nie możemy? Dlaczego nie możemy? Aha, czyli co, na drodze autobusowej nie można dodać? A zwykły można. No dobra, no to damy zwykły. No co ja mam zrobić? Chciałem przystanek dodać. Dobra. No to słuchajcie, no to nie wiem, czy tutaj pod podstawówką zrobić przystanek. No nie, bo jak będzie wyruszał, to. Chociaż może by dzieciaki zabierał wtedy, nie? Od razu. I co, i dodał się przystanek? Aha, ładnie wiata się dodała. Dobra. No to tak. Co my tu dalej mamy? Długa jest ta droga, więc tu gdzieś w połowie myślę, żeby się ten przystanek przydał i na pewno przy uniwersytecie gdzieś tutaj. Czyli gdzieś tak tu, po środku, żeby nie był zaraz przy rondzie. I co dalej? Gdzie by ten pierwszy nasz autobus mógł sobie jechać? No nie wiem, tu. I teraz co? Zakładamy, że jedzie do strefy przemysłowej. Zróbmy, nie wiem, pierwszy przystanek tutaj. Drugi tutaj. Trzeci, nie wiem, tu. Czwarty tu. Nie wiem, czy to, moi drodzy, ma jakiś sens, ale o, tutaj akurat na tym rozszerzeniu, tylko jak będę drogę przebudowywał, to znowu będzie problem. No to potem niech będzie sobie przystanek gdzieś tu. Następny, nie wiem, tu. Jeżeli tu by jechał, no to tak już przy końcówce. Mógłby jeszcze tutaj wjeżdżać. O, to, 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 to. No i co? Jechałby sobie prosto. Tu by się mógł zatrzymywać. Jeszcze by w dół zahaczył, bo musiałby zahaczyć w dół, ale nie chcielibyśmy go dawać, moi drodzy, przez to rondo, to może nie ta linia będzie. Tu. No to gdzie oni tu mogą mieć problem z dojściem? To tutaj może być jeszcze jedna linia, jeden przystanek. Od biedy tutaj. No i wtedy tutaj. Aha, bo to nie jest linia, co robimy, tylko to są przystanki. Ja, widzicie, bo ja już sobie wizualizowałem, jak linia pobiegnie. Dobrze. I co? I teraz trzeba na ten przystanek kliknąć, tak, moi drodzy? Jest? Na tą ikonkę trzeba kliknąć. Czy jak? Wyznacz nową trasę. Dobra. Czyli co? Czyli tu. A, to się tak. A, zobaczcie, czyli trzeba na przystanek kliknąć. To się tak samo jakby. Musicie uważać, jak będziecie zaznaczali. Zobaczcie, żeby tak nachodziło na przystanek, i wtedy zalicza wam ten przystanek. Dobre to jest, fajne, no. Szkoda, że takich nie ma, takich, wiecie, zatoczek autobusowych, żeby nie było korków. Pewnie jestem ciekaw, czy dobrze kliknę na pewno. Taksówki, no to jeszcze taksówką bazę jeszcze też wybudujemy. Tylko taksówki powinny być płatne, no chyba są płatne. Dobrze. Następnie tu i. No, tu chyba to lepiej dopracowali niż było.
akurat w jedynce to zrobione. To akurat trzeba im przyznać, że to pracowali, bo ja jakby zawsze tak, jeśli chodzi o te linie autobusowe, to byłem sceptyczny, na przykład wolałem zawsze metro robić. I oczywiście metro pewnie też zrobimy, nie mówię, że nie. Wiecie, bo gdzieś tu robiłem ten przystanek. Pewnie tak, moi drodzy, zrobimy. Albo zrobimy jeszcze taki numer, że... Dobra, i on by tutaj musiał sobie ukończyć trasę. Udało się. Udało się trasę ukończyć. To gdzie to się teraz sprawdza? Tutaj jeszcze jest jakaś do taksówek sprawa, to może sobie taksówki mogą sobie być tu. Zobaczymy. I co, jest taksi. Europejska wiata taksówkowa. Postój w europejskim stylu. O! Moi drodzy, taksówki. No to gdzie taksówki? No taksówki może pod uniwersytetem. Co myślicie, moi drodzy? Pod uniwersytetem niech sobie taksówki będą. Niech sobie taksówki będą jeszcze przy takich może droższych rzeczach, czyli gdzieś, nie wiem, tutaj jakiś postój można walnąć, bo to są tutaj te jak najbardziej, słuchajcie, przy cmentarzu i na razie nie będziemy więcej dawali. Czy tu gdzieś, to nie wiem, nie mam zdania, tak szczerze mówiąc, ale może na jakiejś uliczce takiej, może tu bym pyknął, pyknąłbym, cyknął, no nie wiem, może tutaj gdzieś też zrobimy postój taksówek, a co, niech ci też mają na tej, że tak powiem, wiosce. Przy szkole to chyba niekoniecznie, no to na razie tych taksówek nie będziemy tam, wiecie, jakoś tam specjalnie szaleć. Tu jest jakaś fabryka czy coś, ale nie wiem, czy to tu można, ale można. To niech też sobie będzie, starczy. Starczy tych taksówek. Dobra. I co bym dalej zrobił? To bym jeszcze jedną linię autobusową puścił tutaj, która by jechała po prostu stąd. Ale teraz to sobie wizualizując, moi drodzy, tu jest to. To tak, to po drugiej stronie, bo ona od razu by jechała tu. No, czyli tu by był przystanek. Ona by bezpośrednio, słuchajcie, jechała od razu na dół. No ale tu można przystanek też jeszcze cyknąć. I wtedy by sobie, nie wiem, ten autobus tu się zatrzymywał. Mógłby się tu zatrzymywać, czyli od razu w prawo pojedzie. Wiem, gdzieś tu na końcówce. To jest chyba jakaś szkoła czy coś, to niech się tutaj też zatrzyma. Spoko. To jest chyba jakaś kolejna rzecz ważna, to niech się zatrzyma. Aha, tylko że źle ja robię, to nie może tu być. Da się to usunąć? Nie da się. Kurczę, chciałbym to usunąć. Dobra, to nie będę korzystał z tego. Bo chciałem, słuchajcie, zawieść... tutaj dać pod tą fabrykę, nie? Tutaj na przykład... Jeszcze bym jeden przystanek pyknął, wiecie, tutaj dużo jest elektrownie, to też może do pracy jeżdżą, to wiecie jak jest, niech sobie by było. No tu pod szkołą jak najbardziej możemy też cyknąć przystanek, no i wtedy dalej już będą te, które mamy powrotne. Dobra, czyli drugą linię autobusową sobie założymy. Wyznacz nową trasę, nie, chwila. Nie można, to by trzeba co, inny przystanek zrobić, czy co? Nie, 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 o, przeciągnij, żeby ten, nie, ja chcę nowy, kompletnie nowy. Kompletnie nowe chcę, halo? O, wyznacz nową trasę, chyba działa. Jest? Działa, dobra. No, dopracowali to. To trzeba im przyznać, że to zostało, moi drodzy, ładnie dopracowane. Jakieś tam, mówię, taksówki, autobusy. Zobaczymy, czy to... No na razie nam to jakiś, słuchajcie, jak widzę, strat no nie daje. Czyli mimo tego, że sobie tutaj zaszaleliśmy, to nie widzę, żebyśmy byli na minusie. Czyli nie jest to jakaś...
Tragedia, tam miałem nie robić, bo to bez sensu, żeby te autobusy przez rondo jechały, zawracały. Ale, no dobra, tylko teraz bym popsuł. Dobra, damy najwyżej później przeciągniemy. Słuchajcie, damy najwyżej później się przeciągnie. Okej. Okej, jedzie z powrotem. Tutaj gdzieś pod szkołą było. Cyk. No i dalej już tradycyjnie, niech nie wiem, tu się zatrzyma też. Niech się zatrzyma, no i zakończ trasę. Dobra, no moi drodzy, mamy dwie linie autobusowe zrobione, bo na razie dworca nie chcieliśmy robić, jakieś postoje taksówek, także teraz jestem ciekaw, bo było takie coś jak panel transportu w jedynce, a tu jest to troszeczkę też tak, wiecie co, pogmatwane, ale oczywiście zbieramy kasę teraz, moi drodzy, na to, żeby statek jakoś zrobić. O, mamy autobusy, czyli co, tutaj trzeba kliknąć. 26, czy tu się coś ustawia, moi drodzy? Długość 14 km. Dobra, to tam akurat podgląd pewnie trzeba kliknąć. Towary? Aha, że towarowe możemy też robić trasy. No, to fajnie, okej. Tylko ja bym chciał coś więcej o tej. Dzień, noc, dobrze, tu jest włącz, wyłącz, tu jest kolor. Widoczność linii, dobra. Szczegóły linii. Autobus. Elektryczny autobus. No, zakupiliśmy elektryczne, to niech jadą elektryczne, prawda? W końcu nie będą chyba tyle hałasu robiły. Przystanków 19, pasażerów 200, użycie linii 25%. Cena biletu, kurczę, niech zostanie. A przydzielone pojazdy, wiem, to pewnie na cenę będzie wpływało. No to zrobimy tak. Na razie niech będzie tak, jak jest, a później dzień i noc, no bo tutaj jakby, no ja nie mam, moi drodzy, oj, źle zrobiłem. Nie mam, słuchajcie, zrobionego, a linię może na drugi kolor damy, ja wiem, na zieloną może. Zobaczymy, czy ona będzie jeździć, dopiero przecież zaczęła. A autobusy zmieniliśmy, więc też się zmieniło. Cenę na razie zostawmy, jakby to zostawmy. Nie wiem, czy tu gdzieś jeszcze jakieś statystyki można zobaczyć. Obywatele, o, zobaczcie, jeżdżą taksówkami również, moi drodzy. Jeżdżą również taksówkami, ale z taksówek tu chyba nic, no nie, bo no, linii nie wyznaczamy. No i zostaje nam statek, który chciałbym też jeszcze zrobić. Przyjrzyjmy się, czy te autobusy tu faktycznie jeżdżą. No i chyba nam korkują drogę autobusy. Zobaczcie, ile jeździ autobusów. No i koreczki niestety się tworzą. Było do przewidzenia, że wcale tak kolorowo to nie będzie. A myślałem, że chyba, że im, słuchajcie, cenę za bilety obniżymy. Może im obniżymy cenę za bilety i będą chętniej jeździli autobusami. Wiem, że tak się to w jedynce sprawdzało. Zobaczmy. Chyba to było w usługach. Drogi na siebie coś tam zarabiają. No może właśnie dlatego, że... No ale transport niestety, moi drodzy, transport na siebie nie zarabia. Może jeszcze to się nie zaktualizowało. Minus... O nie, zarabia, dobra, jest plus. Jest plus, ale ogólnie jest minus. Bo jeszcze na siebie nie zarobił. Dobrze. Co my tu mamy jeszcze? Zobaczmy, tutaj jest zajezdnia autobusowa. Rozbudowany garaż zapewnia przestrzeń dla większej liczby autobusów. No ale czy potrzebujemy większą liczbę autobusów? Kurczę, no. Może spróbujmy, nie? Ale nie wiem, czy potrzebujemy. Moi drodzy. A, że 32, dobra, okej, czyli 32 autobusy mamy, skuteczność 100%, no moi drodzy, może akurat to coś da. A co odnośnie taksówek? Tutaj taksówki, elektryczne taksówki, a dajmy elektryczne taksówki, pewnie, że tak. O, telefoniczna centrala.
No, taksówek może więcej by mogło być, moi drodzy. Byśmy chyba nie pogardzili, prawda? Niech mają więcej taksówek. 12 tysięcy to kosztuje, no to... A, że więcej można, no dobrze. Już mamy 24 taksówki. Zaszalałem, widzowie, zaszalałem, moi drodzy, kochani. Chociaż coś mi tu się prują o coś, czekajcie. Coś mi się tutaj prują. O co, brak dostępu dla samochodów. Jak brak dostępu, jak jest dostęp? O czym ty do mnie tutaj rozmawiasz? Głowa cię nie boli czasem? Droga nie dociera, a nie tak nie dociera, słuchajcie, droga, że wyjeżdżają te taksówki. No kurczę. Nie wiem, nie będę tutaj dyskutował z tym komunikatem, bo po prostu nie mam sensu. Dobrze, moi drodzy, co nieco tutaj mamy. No można by pomyśleć, żeby zrobić zajezdnię autobusową i dworzec autobusowy w tym jednym punkcie. I ten punkt mógłby tutaj sobie być, tylko po prostu może by dwie strony świata wyjeżdżał. Zróbmy taki, moi drodzy, rozbudowany bardziej dworzec. Mam nadzieję, że tu nic nie popsuję, tylko muszę to zostawić, to, bo będzie problem. Bo tu są linie autobusowe, także... Ale chciałbym zrobić to tak, że z jednej strony oczywiście zrobić tu wyjazd, z drugiej strony może, nie wiem, ten wyjazd zrobić też tam, a jednocześnie wjazd może zrobić tu. Teraz ktoś zapyta, dlaczego? Dlatego, że chciałbym zrobić tutaj dworzec autobusowy. Tylko jak widać, chyba nie można przy tej drodze tego zrobić. Z tego co widzę, kochani, przy tej drodze nie można. I to jest jakiś suchar totalny. Totalny suchar. No nic, to trzeba drogę przebudować. No to trzeba przebudować, no nie wiem, na zwykłą. Ale suchar totalny, nie? No to jest coś, czego ja... Powiem szczerze, w ogóle zobaczcie, tej drogi nie da się przebudować. No i co ja mam teraz zrobić? Pauza. Ja muszę teraz to, słuchajcie, na nowo wybudować całkowicie, czyli nam się przystanek skasuje chyba. Mam nadzieję, że nie, bo to bardzo... Ej, pauza. Bardzo dziwnie jest to, moi drodzy, zrobione. Bardzo, 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 bardzo dziwnie. W sensie, no może to jest jakiś po prostu błąd gry, no bo wiecie, no macie drogę do autobusów, nie możecie na niej, kurczę, przystanku zrobić, nie możecie tak naprawdę na niej nic, no coś nie ryn, nie? Coś nie ryn. Coś nie ryn i to mocno. Dobra, spróbujmy teraz. Nie wygląda to, ja bym tutaj też tą zajezdnię autobusową, wiecie, chciałbym to zrobić jako takie, jakby nazwać centrum autobusowe. Ale to... Tutaj by mógł być handel. Uprę się i to zrobię, moi drodzy. Uprę się i to zrobię. Choćbym miał linie autobusowe na nowo robić, to uprę się i to zrobię. Bo to będzie o wiele... Patrzcie, moi drodzy, o co mi chodzi? Że ta zajezdnia, żeby była tuż obok tego czegoś, bo... Znaczy obok tej zajezdni, bo... Znaczy dworca. Tylko kurczę, niepotrzebnie... Nie chciałbym może tego... Ja pierdzielę. No tak jest tym budowaniem zawsze. Chodziło mi o to, żeby tam zostawić trochę miejsca, wiecie, na handel. Że to jednak, wiecie, nie musi, no bo tak daleko to robić, to chyba nie ma sensu, moim zdaniem. Choć z drugiej strony... Wyjazd zawsze się zrobi. Kwadracik dokupić można. Ten jeden. Jakby nie przeszkadza i może sobie być to elegancko już zrobione porządnie. No dobrze, no moi drodzy, no zróbmy, nie? Zróbmy. Co zrobimy? No trzeba zrobić. Trzeba zrobić. No to załóżmy, że to jest tutaj już ten wyznacznik.
No to po prostu przenieśmy tu. Mam nadzieję, chciałbym, kurczę, żeby te połączenia się też przeniosły. No dobra, no i okej. Okay. I teraz mamy oczywiście tak. To jest jednokierunkowa. Niech ona jakoś ładnie wyjeżdża. No to od biedy dworzec i mam jeszcze jeden pomysł, moi drodzy. I to będzie też dobry pomysł. Bo generalnie chodzi o to, żeby to się jakoś, że tak powiem, połączyło, prawda? Znaczy, żeby autobusy wyjeżdżające z zajezdni od razu jechały na dworzec, wiadomo, żeby to było szybko. No to ja nie widzę tu innej opcji, jak po prostu tą zajezdnię przenieść tutaj. I to mi się wydaje bardzo fajną opcją. Czyli wtedy na przykład stąd. Zróbmy taki jakiś tam zawijas i wtedy jak najbardziej, słuchajcie. Dobra, na razie nie będziemy kombinowali, zrobimy to po prostu jeszcze inaczej, żeby tu już sobie jak najbardziej ułatwić i przyspieszyć te całe działanie, to po prostu na razie zrobimy to tak, żeby tylko połączyć i zobaczyć, czy te autobusy faktycznie będą tutaj jeździły. Ale jedna rzecz, która mnie troszkę niepokoi, to jest kwestia, moi drodzy, tego przystanka autobusowego. Ale wierzę w to, że się da to jakoś przesunąć. Jedno przesunąłem, a drugie nie wiem, czy przesunąłem. Jakieś takie dziwne się zrobiły te. No dobra, może mi się udało, moi drodzy, to przesunąć. Może mi się udało. Wychodzi na to, że działa. Wychodzi na to, że działa. Dobra. A czy będzie działać, to się za chwilę okaże. Pauzę trzeba, że tak powiem, wylogować. To są tak. Nie udało się odnaleźć ścieżki. Ups. Czyli jedna linia nam nie będzie działać. Jedną linię będzie trzeba zrobić na nowo. No dobra, no ale liczyłem się z tym. Liczyłem się z tym, bo ja bym tu chętnie tam zajezdnię zrobił po prostu tak o tu i oni po prostu od razu wyjeżdżali. To nawet jednokierunkową drogę bym walnął. Ale chcę zobaczyć, jak to teraz funkcjonuje. I wtedy tu jakieś miejsce jeszcze jest na handel. Dobra, no jednak jest lipa. Ale jedzie tu jakiś autobus. Dobra, jedzie. Czyli to w miarę działa na razie. Ja to sobie później jakoś dokształcę, bo chciałem, żeby to po prostu jakoś fajnie, fajnie tutaj wyglądało, żeby jakieś to tam miało ręce i nogi, nie? Ale cel wiadomo, żeby nie było korku. Także co my tu jeszcze? No mamy duże zapotrzebowanie. No handlowej na razie nie robimy, a to wiecie dlaczego, bo jest niewystarczająca liczba klientów. Mieszkalną strefę jak najbardziej gdzieś bym cyknął, pyknął. Nie mówię, że nie. Ci tutaj za wysoki czynsz marudzą, no ale to już trudno, niech sobie marudzą, to ja nie jestem od spełniania życzeń. Tu można ewentualnie też te domki dodać. To już podarujemy sobie. Coś tam niech się ktoś wprowadzi. No, tu mnie kusi, żeby też coś mieszkaniówki jeszcze pociągnąć, no ale nie chciałbym to, wiecie, wszystko w takich kwadratach robić, więc tu bym coś też inaczej chciał, może w drugą stronę zobaczymy. A to wszystko zależy od tego właśnie, no bo to by było fajnie na pewno tutaj dalej rozbudować i ta droga już by też funkcjonowała, ale to też bez sensu, żeby cała jedna główna trasa szła przez całe miasto, bo wtedy, wiecie, wtedy będzie problem. Dostępność do parkingów. No trochę tych parkingów tu mamy. Przychód z parkingów 52 tysiące 480 na miesiąc, a pojemność, no czyli dobra, 1000 aut mamy zaparkowanych, a czyli mamy nadwyżkę, dobrze.
Ruch uliczny. Cały czas tutaj jeszcze jest duży ruch uliczny. I to mnie tutaj martwi, że jednak tu ta jedna część wcale nam tego jakoś nie rozładowała, nie? Znaczy i czy to rondo, czy autobusy wcale nam tego nie rozładowały, więc tu jeszcze będę musiał popracować właśnie. No tak ładnie to rondo, kurczę, mi się wydawało, takim dobrym pomysłem, ale może faktycznie dużo rzeczy jest w jednym miejscu i przez to też się korkuje, nie? Tutaj też na drodze widzę, że stoją, czyli też tak aż kusi, żeby im tu jakiś parking jeszcze pyknąć, cyknąć. Średni. Może jeden im tu cyknijmy. Cyknijmy. Skoro stoją na drodze, to wiecie, no. Niech płacą, nie? Niech płacą za parking. Tu jest już pełen parking. No to nie wiem, kusi aż na kolejny. Nie wiem, czy tu. Ten mały tu. Wolałbym chyba mały tu. Tutaj możemy zrobić tak samo. Chociaż mówię, no akurat tu nie ma potrzeby, bo jest chyba nadwyżka parkingów, więc. Bo tu jakby widać, że to wcale nie są, zobaczcie, to wcale nie są, moi drodzy, korki tutaj, tylko to jest jakby poparkowane na auta poparkowane, słuchajcie, na ulicy. Może to rozładuje korki, nie? O, tutaj też parkują na ulicy. I tu parkują na ulicy. Nie wiem, co to oczywiście da. Na razie tak sobie tutaj, wiecie, gdy wam można oczywiście, że można jakiś parking też tu przy autobusach dać, jakby chcieli się przesiadać, chociaż ja nie wiem, czy to jest jakiś sens, jak ktoś ma samochód, żeby to by w ogóle było porąbane troszkę, gdyby, słuchajcie, a ludzie przyjeżdżali samochodami po to, żeby autobusem dalej pojechać, bo jeszcze w przypadku metra to rozumiem, ale w przypadku autobusu to już niekoniecznie. Czy tutaj nam coś przestało działać z tymi autobusami? Musimy te linie przejrzeć, bo mam wrażenie, moi drodzy, że coś mocno popsułem. A jeszcze oczywiście żadnych budynków nie mamy, takich, że tak powiem, rządowych, w sensie ratusza i tak dalej. No niby są przystanki, są pasażerowie. Linia zielona, gdzie? To ta zielona też tu jedzie, zobaczcie. Przełączyła się, odnalazła się. Tylko pytanie, czy tu też są autobusy elektryczne? Są elektryczne autobusy, dobrze. No to słuchajcie, no jeżeli mamy tutaj te dwie linie, nie wiem, czy jest sens jeszcze jakąś linię tutaj jakieś przystanki dodawać. Zobaczmy może z tej perspektywy. Dobrze, że sobie, ale czemu? Aha, bo jedna jest niebieska, a zielona jest tam, dobrze. No na upartego mógłbym jeszcze jakieś tam przystanki pododawać i po drugiej stronie, wiecie, porobić, ale czy to jest na ten moment sens, to też tak do końca nie jestem przekonany. W sensie, że wydaje mi się, że na razie transport jest ok. Można by tam jeszcze jedną linię utworzyć, wiecie, która by w przeciwną stronę jechała, ale też nie wiem, czy jest sens iść tak w koszty utrzymania, bo jesteśmy trochę jednak na ten moment na delikatnym minusie. A to są te taksówki. Tak mam płacić za coś, co nie działa. No ale jest ewidentnie dostęp, co oni gadają, że nie ma. Tutaj jest parking. Gościu, nie wiem, jakieś drifty po parkingu robi. A jak to z tym? No w trasie. A wsiadanie, dobrze. No czyli garaż działa. 32 autobusy posiada. Są i pracownicy, skuteczność całkiem spoko, także nie wiem, jakby to się przełożyło, gdybym budżet pozwiększał, bo to też muszę zobaczyć. Z czym mieliśmy jeszcze, moi drodzy, problem? Ze zdrowiem był problem, ale go jako tako naprawiliśmy. Ze śmieciami chyba problemu jako takiego nie było, ale nie przetwarzają za bardzo, czyli mało recyklingu mamy. No bo nas nie stać 800 tysięcy, no to kto to widział? Uniwersytet właśnie. Jestem ciekaw. O, tutaj też zobaczymy. Jestem ciekaw. Słuchajcie, 755 mamy studentów, ale spełnia warunki 4900
A, czyli to może o to z tą pocztą też chodziło, słuchajcie. Bo ja może przez to się trochę sam wkopałem z tą pocztą. Liczba przesyłek jest tyle, przetwarzanie jest tyle. O, tu jest napisane, jeśli wydajność przetwarzania obiektów pocztowych jest od niej niższa, przesyłki będą dłużej czekać na odbiór. Okej, czyli nagromadzenie przesyłek. Dobra, czyli jeżeli mamy na czerwono, to nagromadzenie przesyłek jest wysokie. Teraz rozumiem. Urząd pocztowy, placówka sortowania poczty. Kurczę, ta placówka sortowania poczty jest dosyć droga, ale jeszcze jakiś urząd pocztowy by znaczył. O, i tu widać, gdzie na przykład nie ma zasięgu. To może faktycznie, słuchajcie, tutaj by gdzieś trzeba jeszcze jakiś urząd pocztowy, na przykład tutaj im gdzieś dać. Chociaż tu chyba coś jest. Nie, to jest skrzynka na listy. A, dobra. Okej. No to powinno wzrosnąć. Dobrze, bo ludzie długo na przesyłki czekają. To o to chodzi w tym momencie, moi drodzy. Okej. Czyli tutaj, no w sumie, urząd pocztowy w strefie przemysłowej w zasadzie też mógłby się znajdować. Wtedy zobaczcie, robimy jakiś tam zasięg. Ja wiem, że ten urząd pocztowy niemało kosztuje, ale to chyba o to w tym wszystkim chodzi. Czyli tutaj możemy urząd pocztowy też dać przy szkole chyba, bo tym bardziej, że tu jest jakiś przystanek jeszcze autobusowy. O! I to powinno naprawić problem. No chyba, że ta placówka do sortowania poczty, ja nie wiem, gdzie ona była. Bo ją gdzieś tu budowałem. Nie wiem, czy ja przypadkiem tej placówki do sortowania poczty, moi drodzy, nie wywaliłem. Tak mi się wydaje, że chyba tak, i może dlatego jest problem z przesyłkami, że chyba tą placówkę do sortowania poczty wywaliłem. Nie jestem naprawdę przekonany. Nie mam pojęcia, jak ją teraz odnaleźć, no bo tu jest urząd pocztowy, który wybudowałem, tu też jest urząd pocztowy. Tu jest fabryka papieru. No, możliwe, że ja ją wywalałem. Tu jest też urząd pocztowy. I tu też jest urząd pocztowy. I zobaczcie, a tu jest ta placówka do sortowania poczty. Okej. Tu ją dałem. Jej nie wywaliłem, a ją przesunąłem. Dobra, czyli skuteczność 28%, ale czemu tyle? Lokalna poczta, globalna poczta, ale nie ma, że nieposortowana poczta 0. Ale szybkość sortowania 0 na 75 tysięcy. Przechowywana poczta jest ten. Ciekawe, dlaczego tak? Kurczę, teraz zgłupiałem normalnie. Zgłupiałem, widzowie. Nie wiem, dlaczego jest na zero, nie? Nie mam pojęcia, dlaczego jest na zero. Jak ktoś wie, moi drodzy, to dajcie znać, dlaczego tak. Ja nie wiem. Nie wiem, dlaczego w ogóle nic ta poczta nie robi. Czy co, tutaj dojazdu nie ma, czyli znowu mam tutaj tą drogę dorobić? No ale wydaje mi się, że mają dojazd. Możemy im ten dojazd oczywiście za chwileczkę jeszcze zrobić i oczywiście taki mam cel, aby to jeszcze tutaj przebudować, ale korków, jak widzicie, tu nie ma. Ale taki cel mam, tylko czy mi się uda to, moi drodzy, zrobić? Trzymajcie kciuki. Czy mi się to uda zrobić bez zatapiania miasta, jak myślicie? No bo już chciałbym po prostu przerobić drogę, wiecie o co chodzi, że bez tam jakiegoś, nie wiem. Chociaż i tak tu bym musiał obiekty poprzenosić, więc to na pewno też nie jest tak, wiecie, hop siup. Ale o, udało się. To już się nie uda, bo jest obiekt. Dobra. Dobra.
Jedno się udało, drugie już się nie uda, bo jest tam chyba do telefonii czy tam do czegoś ten obiekt. Nie wiem, ile to przeniesienie tego kosztuje. $11 000, ja pierdzielę. Kurczę, ale dobra, przeniesione, przeniesione, okej. Okej, przeniesione. No to też już mamy drogę tutaj, no tu jeszcze niestety, nie? No dobra, na razie zostawmy. To tutaj jeszcze jedna rzecz nam została do posortowania. Co to jest w ogóle? Klinika medyczna, ta nieszczęśliwa klinika medyczna. Czy ją by można w ogóle już przenieść na dobre w jakieś miejsce? Pytanie, za ile? Dobra, 11 tysięcy to jeszcze mogę ją przenieść. Gdzie by tu dać klinikę? No to może już klinikę, słuchajcie, dajmy tutaj. O. Bliżej strefy mieszkalnej. Tak, już to już. No dobrze, no to co? Dobra, mamy to, mamy to. Okej. To tutaj też chyba, nie? A? No to już, a niech sobie będzie takie krzywe skrzyżowanie. To nie ja, nie moja wina, że Cities tak buduje. Okej. Troszkę się generalnie, moi drodzy, teraz zawiesiłem, bo niby porobiłem te autobusy. No dobra, jesteśmy na plusie. Sprawdźmy te korki, no bo takie było założenie tego odcinka. To nic więcej miałem nie robić i absolutnie robić nie zamierzam. Drogi, pokazuje nam parkingi, spoko. Tu właściwie tylko chyba dotyczy to parkingów, czyli jeszcze miejsca pokazuje, gdzie... No właśnie, też stan dróg nie jest najlepszy, bo mamy, pamiętajcie, że mocno okrojone fundusze. Może warto by było... Jakby to wam powiedzieć, moi drodzy, może warto by było jednak ten stan dróg troszkę polepszyć, żeby się zrobił chociaż... Ale to wiele, dobra, moi drodzy, możemy polepszyć, bo i tak drogi na siebie, jak widzicie, zarabiają z parkingów, a generalnie... I tak drogi na siebie zarabiają, a generalnie nie jest jakiś duży wydatek, jakiś tam kolosalny. Więc niech też naprawiają. W ogóle tych służb chyba nie mamy drogowych, a przecież zimą pada śnieg, no to... Kijowe mamy lato, tyle wam powiem już, moi drodzy, że Kijowe mamy lato, no bo 9 stopni Celsjusza mamy lato, także ta mapa jest taka też średnia. Dobra, elektryczność mamy, wodę mamy, na razie myślę, że się nie martwimy, chociaż jesteśmy już na granicy. Na granicy, że tak powiem, wytrzymałości, także niedługo wodę będzie trzeba naprawić, no jeśli chodzi o służbę zdrowia, no to nie wszędzie ona idealnie chwyta, ale jest w miarę okej. Okay. Śmiećmi się nie musimy martwić, strażą pożarną. Średni stopień zagrożenia pożarem. Ło, mój Boże, 31%, moi drodzy, kochani. Mamy helikoptery gaśnicze, więc czemu tak? Czemu tak, moi drodzy, to ja nie wiem. To była chyba ta wieża dozoru pożarowego. No to ona musi tu być postawiona. Też. Jeszcze z jedna, no. I tutaj też jakaś powinna być. Ja nie wiem, czy ja ją usuwałem, czy przesuwałem. Nie mam pojęcia, ale lepiej niech będzie. Ile w ogóle ta wieża na miesiąc kosztuje utrzymania? Nie jest tu za... O, 22 tysiące, no to kupa kasy, moi drodzy, kupa kasy. Jak wygląda ze strażą pożarną? No mamy trochę tych straży pożarnych. Tutaj są, no jest niby na zielono. Jest niby teraz wszystko na zielono, no tylko ten stopień zagrożenia, no to jest bardzo duży, nie? Kolejna rzecz, no katastrofy na szczęście nas nie interesują. Jeśli chodzi o policję, no to mamy... Całkiem myślę, że dobrze, bo 2% tylko na popełnienie przestępstwa, czyli to nam zmalało. Nie mamy żadnej administracji i myślę, że czas najwyższy, ażebyśmy też coś tutaj wybudowali, jeśli chodzi o budynki administracyjne. No myślę, że to już byłby ten moment, ale zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze chwilę się wstrzymuję. Uniwersytet rośnie cały czas, pomaturalna. Jest pojemność 3000, no dobrze, wszystko daje radę, jeśli chodzi o edukację, daje radę, jeśli chodzi o transport, nie wiem, czy moi drodzy, chciałbym jeszcze kolejny tutaj jakąś linię na razie zakładać, na razie bym się wstrzymał, może jakby były korki, to
ceny biletów obniżę, ale jak widzicie, na razie te ceny biletów są całkiem spoko. Tutaj jest coś na czerwone, czyli też ta poczta nie daje rady. Coś tu z tą pocztą mi cały czas nie trybi, ale nie mam, moi drodzy, zielonego pojęcia, co i dlaczego. Jeśli to są skrzynki pocztowe i to im coś, nie wiem, kolorystycznie pomoże, no to proszę bardzo, mogę im tu skrzynki na listy powstawiać. Co się nie robi dla widza, chciałem powiedzieć, nie? Że dla widza stawiam skrzynki na listy. No niech będzie, zielono będzie na pewno ładniej wyglądało. O, tu skrzynka na listy przy autobusach. Chociaż te skrzynki na listy, to nie wiem, no jak dla mnie są trochę bez sensu, no bo jakby urząd pocztowy jest tutaj lepszą opcją, no ale dobra, no skoro oni tak tutaj sobie życzą, no to będziemy my z tego powodu, moi drodzy, płakać, prawda? Skoro im tak jest, nie wiem, na rękę, że chcą te skrzynki pocztowe, no to proszę, tutaj damy im więcej skrzynek pocztowych. Wystarczy, bo się nie wypłaca. Bo serio się nie wypłaca. No co tutaj, też na czerwono. Wszystko na czerwono z tą pocztą się pali. To mnie naprawdę bardzo mocno zastanawia. Ale no nie będziemy dalej się jakoś tam z tym głowić. A jak wygląda właśnie obok poczty? Jeszcze mamy tutaj kwestię zasięgu. Nie wiem, czemu na tych polach jest czerwono, bo co, tu brakuje jakiegoś nadajnika pewnie. Jest nadajnik. To olać to. Tu chyba kasowałem nadajnik. Nie, no jest obok. A, bo dobra, już wiem, czemu jest w takich kolorystykach. Bo moi drodzy, za telekomunikację ja znacznie koszty obniżyłem. Teraz sobie przypomniałem, nie? Znacznie obniżyłem koszty. Jeśli chodzi o parki, to jak widać, no oni tutaj nadal tych parków pożądają. Nadal by chcieli ich mieć więcej. No pomyślimy. Możemy więcej coś podziałać, ale to... No zobaczymy. Na razie nas na to nie stać. Natomiast turystyka na pewno kuleje. To jest jeszcze temat, który... No w turyści 210 na 10, także atrakcyjność miasta 3. To tutaj jest no słabe. Tu musimy na pewno turystów jeszcze czymś przyciągnąć. No połączenia tutaj nie mamy za bardzo co czytać, no bo to są rzeczy, które już wcześniej, chociaż najczęściej eksportowane. O, pojazdy, czyli samochody, które produkujemy, eksportujemy, moi drodzy, to może na to warto, no i skała, papier, drewno, no to ładnie. No poziomy budynków. A czerwone to co to znaczy? Co to za poziom na czerwono? A, że wartość ziemi. Okej, czyli te budynki są dosyć dużo warte, ale jakby sama ziemia, bo tutaj jak widzicie po kolorach, tu jedynie to najlepiej widać. No niebieska to jest jeszcze dosyć średnia. Chociaż szkoda, że ten kolor wycofali, bo chyba, że u mnie go jeszcze nie ma. Bo ja pamiętam, że taki mocno zielony, jaskrawy to właśnie był bardzo wysoki, a tutaj są dwie wartości, ale to będę sobie później już czytał, czym to się różni. To przyznam się, że nie wiem. Średni zysk z handlu, z przemysłu, z biur. Dobrze. Na razie, jak widzicie, handlu cały czas nie dodaję, bo potem będą znowu mi marudzili, że niska wartość budynków. No to generalnie, moi drodzy, jakoś tam to powoli nam się rozwija. No dobrze, no to myślę, że możemy w ten sposób chyba skończyć odcinek. Jak widzicie, no tak zanieczyszczenie, no to raczej średnie zanieczyszczenie, czy w zasadzie niskie. Niebieskie to jest niskie. Niebieskie, szare to nie wiem, jest takie średnie. Czerwone jakby było, to by było źle. A tu tak naprawdę, tu jest trochę szarego, bo wiadomo, z tej strefy przemysłowej tutaj zawiewa, ale generalnie dalej to już jest później tu. Czyli te domy tutaj można by wybudować, moim zdaniem, przy strefie rolniczej. I nawet bym to, słuchajcie, jeszcze zrobił, bo to chciałem ostatnio to zrobić, ale nie wiem, czemu nie zrobiłem. Także troszkę domków można by im tu śmiało, moi drodzy, postawić, chociażby po to, żeby
No, mieli dojazd do pracy. No, później oczywiście pewnie będzie trzeba im też jakąś linię tu puścić autobusową, znając życie. Ale wydaje mi się, że... O, to tu może wiecie co? Zrobimy taką... Taką drogę. O. Także coś tam możemy im tutaj jeszcze jakąś strefę, wiecie, machnąć. Machnią. Dobra. Bo jak nie ma tutaj takiego jakiegoś, wiecie, gigantycznego, tragicznego, bym powiedział, zanieczyszczenia, to niech sobie tutaj mieszkają, nie? Troszkę tam tych mieszkańców nam przybędzie. Do rolnictwa będą pracowali. W rolnictwie. Oczywiście, niech poznają moje dobre serce, no moi drodzy. Przecież wiecie, że ja tutaj dbam o obywateli, dobry człowiek jestem, sumienny. Także tutaj, wiecie, ja tam jak najbardziej chciałbym, żeby tu się dobrze ze mną czuli. Tutaj już nie będziemy oczywiście budowali dalej domów, bo jest jakieś tam zanieczyszczenie. Plac biwakowy im tu nawet cykniemy, proszę bardzo. Niech mają, niech się cieszą. Żeby nie było, moi drodzy, tu koło szkoły też coś cykniemy. Bo jakieś tam zapotrzebowanie, jak widać, na to małe jest. Także, żeby się cieszyli, niech mają trochę parków. Dobra, no i nam się tutaj nadal wołają nam. Kurczę, ta strefa tutaj, powiem wam szczerze, mnie zaskakuje, jeśli chodzi o to niskie zagęszczenie. To w tym Cities mnie mega zaskakuje, bo... no kurczę, no nie, jakby dla mnie jest to bardzo takie coś nowego, bo... niby ubywa, niby buduje, a za chwilę i tak przybywa, także nie wiem, tego akurat nie ogarniam. Że cały czas chcą, widzicie, te mieszkania, nie? Cały czas chcą. Tutaj są jakiś tam handelek, może pykniemy. Zresztą nie wiem w sumie, czy... Aha, bo tutaj jest to rolnictwo, to musi tak być. Dobrze. To musi tak być. Tak się zastanawiałem, czemu to tak wybudowałem w taki dziwny sposób. Okej. Także widzicie, cały czas chcą mieszkać, także ja myślę, że już tutaj zapełnimy to na maksa. No i to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o walkę z korkami. Myślę, że ona się jako tako udała. Tworząc linie autobusowe dwie, jakoś tam to udało się chyba no na pewno załagodzić, ale to nie jest na pewno koniec takich, wiecie, różnych przetasowań, jeśli chodzi o miasto, bo na pewno gdzieś, nie gdzieś jeszcze jakieś tam się natężenia ruchu pojawią i na pewno będzie trzeba o to jeszcze troszeczkę powalczyć, ale na pewno już jest niebo a ziemia, czyli zbudowanie parkingów i zrobienie generalnie przystanków autobusowych. To w zasadzie trochę nam rozwiązało problem. No oczywiście będziemy, moi drodzy, dalej się z różnymi sprawami musieli mierzyć. Jest jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. To bardzo bym chciał jakoś tak... Nie wiem, lepiej wyrównać, no mówię, Mowita brakuje, no, może jestem monotonny z tym Mowitem, no ale co zrobisz, no. Także jeszcze tutaj ta droga też będzie do przebudowy, coś tutaj się pomyśli, ale generalnie, a tutaj tu jest ta fabryka samochodów, tak? Nie, zakład chemiczny. Skuteczność 94%, pracownicy, ładnie, ładnie. Minerały, ropa naftowa, produkuje chemikalia. No ładnie, ładnie, pięknie. Podoba mi się, moi drodzy. O, jesteśmy na koniec odcinka na plusie, także jak widać, chyba te autobusy nawet nam zysk zaczęły przynosić. Chociaż, tak jakbym miał być szczery, to za dużo ich tu nie ma. O, patrzcie, nawet tak jak zrobiłem kolorowanie linii. Tylko czemu te autobusy się tu nie zatrzymują, bym chciał wiedzieć. Halo? Już to jakaś pętla. Patrzcie, one tu tylko zawracają, a myślałem, że tutaj stąd jakaś pętla startuje. No to może jeszcze sobie jakąś linię zrobimy. To gdzie ja mam ją zacząć? Poczekajcie. Tu jest to. Przeciągnij, a ja nie chcę. Chcę nową linię. Linia autobusowa.
O, okej. Czyli czekajcie, czy jeżeli ja chcę zrobić tak, to bym musiał przeciągnąć tu. Nie wiem, co ja teraz zrobiłem, nie? Serio. No patrzcie, to jest tu. Ja bym chciał, żeby było tu. No to trzeba tak. Okej. Ale czemu nadal tutaj jest? A to chcę dalej przeciągnąć. A, bo zaraz coś popsuję, nie? Dobra. Zaraz coś popsuję na bank, widzowie. Ale zobacz, bo chciałem, żeby oni korzystali z tego dworca, który po to zbudowałem, tak? O, jest, wjeżdża. Dobra, udało się. Wjeżdża na dworzec. Okej. No i o to mi, moi drodzy, chodziło, żeby autobusy były na dworcach. Ładnie, kulturalnie, a nie tam nie wiadomo co. Pięknie, no po to ten dworzec budowałem. Jeszcze tutaj posadzę drzewka jakieś dookoła. Żeby wiecie, tak było malowniczo. Stąd w ogóle tutaj jest taka górka i bardzo ładny widok na miasto, zobaczcie, wbrew pozorom. Całkiem ładny widok, moi drodzy, na miasto mamy stąd. Tak z tej górki. Tak się nasze miasto prezentuje. Mimo, że oczywiście tutaj jeżdżą jakieś tam wydobywacze kamienia, ale generalnie jakoś to nie przeszkadza w niczym, nie? Także ten przemysł jak najbardziej spoko. No jeszcze będę chciał statki robić, ale to myślę, że zostawimy sobie na następny odcinek już te statki. No a te wyrównanie tutaj to jakieś bym musiał zrobić, bo tak jakoś kijowo. Coś tutaj oczywiście z tą drogą wymyślę, zobaczymy. Albo mówię, zrobię zajezdnię i zajezdnie i dworzec jakoś tak razem. Zobaczę, co wymyślę. Także dobra, to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, no i oczywiście do następnego. Trzymaj się. Cześć.